Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Znajdujemy się w szczególnym miejscu na Śląsku, ale także w Polsce. Jest to Nikiszowiec, a powinienem Państwa zaprosić najpierw do Giszowca. Tamtemu miejscu poświęcimy szczególny czas, choć za chwilę będą Państwo widzieli tamten układ architektoniczny, który zadziwia nie tylko nas Polaków, ale wszystkich architektów na świecie, bowiem koncepcja miasta ogrodów stworzona przez wybitnego angielskiego urbanistę architekta Howarda została zrealizowana tak naprawdę niemalże w 100% w Australii, w Adelaidzie i właśnie tutaj w Katowicach, w Giszowcu i także w Nikiszowcu. Giszowiec charakteryzuje się tym, że tam lokowano dwurodzinne domy, nawiązujące charakterem przykrycia dachami do architektury rodzimej. Natomiast Nikiszowiec w 100% zrealizowano wedle koncepcji układu urbanistycznego składającego się z tak zwanych 10 bloków, z czego 10 mieszkalne czy kondygnacyjne, wszystkie połączone przywiązkami. Mogą Państwo obejrzeć za moimi plecami, jak charakterystycznie i efektownie prezentują się te przewiązki komunikacyjne między budynkami. Natomiast pozostałe, oprócz tych 7 mieszkalnych obiektów ułożonych w kwartały, gdzie w środku między nimi znajduje się to, co nas najbardziej interesuje, a mianowicie zieleń. Ta szczególna zieleń, ponieważ bliska mieszkańcom, tworzona przez nich samych. Zresztą zadziwi Państwa to, że po dzień dzisiejszy to odniesienie nadal jest bardzo znamienne. Obok mnie widzimy użytkową część zlokalizowaną przy placu, który jest bardzo znamienny dla tego miejsca. Wolna przestrzeń, po lewej stronie lokale użytkowe, 6 sklepów, restauracja. W dalszej części znajdował się Magiel i łaźnia oraz hotel. Natomiast poczta, która od 1910 roku w zasadzie została tu ulokowana, po dzień dzisiejszy funkcjonuje. I wreszcie widzą Państwo przy tle zieleni charakterystyczne mury neobarokowego kościoła, który scala tą koncepcję architektoniczną, ale stymulował zawsze intelektualnie społeczeństwo. Po dzień dzisiejszy, za chwilę, gdy wejdziemy na podwórka, zobaczą Państwo, jak tutaj jest komponowana zieleń. Koncepcje i wykonanie architektoniczne braci Zilman najlepiej podziwiać jest z lotu ptaka. Z tej pozycji widzimy charakterystyczny układ wcześniej wymienionych 10 zabudowań, tych zarówno służących tylko celom mieszkalnictwa, jak również użytkowym. Ale co istotne, w kwartałach zabudowy ta zieleń jest też zróżnicowana. Mimo wysokości mogą Państwo odróżnić szpilkową roślinność, a więc przypuszczalnie mogą być to jodły, czy świerki i liściaste. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tym miejscu to, co z lotu ptaka wydawało nam się jaśniejszą zieloną plamą, prawdopodobnie szpilkowej rośliny, istotnie jest modrzewiem. A tu obok mamy świerka kłującego i tą rabatę kwitnących marcinków. Wracając do architektury i koncepcji zbudowania miasta ogrodów w Nikiszowcu, trzeba podkreślić, że nie tylko świadczy to o geniuszu architektonicznym, ale o konsekwencji realizacji, bowiem zrealizowano zamierzenie w 100%, elektryfikując od samego początku wszystkie obiekty i oczywiście tworząc sieć wodno-kanalizacyjną na miarę praktycznie wyprzedzającą okres, kiedy zbudowano, bo to był początek XX wieku. Proszę pamiętać, że zaczęto budować w 1908 roku, a w zasadzie po 10 latach
ten układ już funkcjonował. Skąd wzięła się nazwa Nikiszowiec? Otóż od nazwiska przemysłowca von Gische i od terminu Nikiszacht, a więc Nikiszowiec, spolszczona nazwa. Oczywiście ta koncepcja miasta ogrodów powstała ze względu na konieczność sprowadzenia ludzi do pracy w kopalni. Ale proszę zwrócić uwagę, jak konsekwentnie i z jakim pietyzmem realizowano zamierzenie, o jakiej wartości dla przeciętnego pracownika. To nie tylko budzi podziw, uznanie, ale wręcz zachwyt. Patrząc z lotu ptaka na zieleń między zabudową, bardzo charakterystyczną Nikiszowca, trudno było jednostkowo rozróżnić gatunki. Ta roślina nas zaskoczyła, bo jesteśmy teraz w tym miejscu, a z lotu ptaka była to tylko ciemnozielona plama. Widzą Państwo, ten owoc to jest pigwa, Cydonia oblanga, roślina, która z Azji do nas przewędrowała, ale doskonale w naszych warunkach ma się. Proszę zwrócić uwagę, jaki są żnisty pień. Przypuszczam, że ma przynajmniej około 40 do 60 lat, bo w przeciwieństwie do naszej jabłoni jest to roślina długowieczna i nawet 200 lat zupełnie dobrze funkcjonuje, wydając charakterystyczne, bardzo twarde owoce i o znakomitym zapachu, doskonale nadające się na przetwory, choć surowe, niesmaczne. Ale w połączeniu z jabłkami pół na pół, konfitura jest znakomita, a nalewka jeszcze lepsza. Prosty przepis, 30 deko owoców, choć jak zapewne Państwo chyba wiedzą, że polska odmiana, tak zwana ursynowska, wytwarza owoce ważące pojedyncze, po 70 deko, a zatem pół takiego owocu, nie tego, ale na przykład z ursynowskiej, wyczyszczonego z nasion, pokrojonych w kwartał, zalewamy ćwiercią litra spirytusu i pozostawiamy na 21 dni. Po tym okresie odlew łączymy z cukrem, ewentualnie w połowie z miodem i dodajemy taką samą ilość jak spirytusu wódki, czyli 40% alkoholu i pozostawiamy na kolejne 3 tygodnie. Po tym połączone tak zwane odlewy pozostawiamy w butelce na parę miesięcy i proszę pamiętać, ten owoc zawiera wiele wartościowych soli, ale przede wszystkim flawonoidy, dużo pektyn, doskonale zatem żeluje i co ważne, witamina C w proporcji porównywalnej do cytryny, a nawet nieco więcej, doskonale działa na przewód pokarmowy, ale także działa obniżając ciśnienie. A tu mamy pigwowca i proszę popatrzeć, jak obsypany jest owocami. Wartość owoców pigwowca i zapach jest identyczny jak pigwy, ale proszę popatrzmy, co tutaj się dzieje. Drugi raz nam zakwita roślina. Przeurocze są kwiaty pigwowca i proszę mi wierzyć, ponieważ one zaczynają praktycznie zakwitać równocześnie z rozwojem liści, albo czasami nawet kwiaty nieco je wyprzedzają, to na wiosnę, wczesną wiosną wygląda to przeuroczo, a krzew jest wyjątkowo odporny na niskie temperatury, bo spadek nawet do minus 35 nie stanowi przeszkody. W każdych warunkach u nas ta roślina może być uprawiana i dostarczać wartościowych owoców na przetwory. Nie cierpi tylko wapiennego podłoża, o tym warto pamiętać. Jeszcze widzę jedną ciekawą roślinę. Miechunka rozdęta. Filitis alkenkanga. Roślina, która przewędrowała do nas z Azji, ale my znamy Filitis peruwiana, czyli miechunkę peruwiańską, która do złudzenia wytwarza w takich charakterystycznych lampionach owoce. Kwiaty są niepozorne, typowe dla psiankowatych, czyli takie jak u ziemniaka, natomiast wewnątrz znajduje się owocek, który całkiem smaczny, a zarazem kwaśny, z dużą zawartością witaminy C, tyleż tylko, że rodzima roślinka, która wydaje się nam być tylko dla ozdoby, zawiera jeszcze u nasady, zwłaszcza
młodej taką goryczkowatą substancję, gruczołowo wydzielaną i ona niestety troszeczkę może nam poparzyć język, dlatego przy zrywaniu dla celów konsumpcyjnych tych owoców porównywalnych do pomidora, zresztą spokrewnionych ze sobą, trzeba na to zwrócić uwagę. Proszę pamiętać, że owoce tej miechunki mogą również służyć nam do sporządzania powideł. Proporcja jest prosta. Kilogram owoców i mniej więcej litr syropu z cukru o takiej samej zawartości. Mieszamy to, staramy się wcześniej skórkę zdjąć i uzyskać szklistość tego materiału. W tym momencie faktycznie przetwory o dużej zawartości witaminy C, cenne, zwłaszcza przed zimowymi chłodami, zabezpieczające przed przeziębieniem. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.